Cześć. Słuchajcie, mam dla Was nowe, oryginalne światłowody do Toyoty Avensis. To, co się wypala, to, co tak nie świeci. Słuchajcie, 350 zł. Widzicie, są nowe, niewypalone. One są montowane w bardzo prosty sposób, bo tutaj jest przykręcany na górze w dwóch miejscach i jeden na dole. Jeżeli ktoś ma taką duszę, ma majsterkowicza albo jesteś mechanikiem, sam potrafisz rozkleić, skleić lampę, no to jest dla ciebie. Bo za 350 zł będziesz mógł sobie naprawić lampę do Toyota Avensis. 350 zł, nowe światłowody. To jest cena na jedną lampę. Zamówienia e-mailowo na motolampy@gmail.com. motolampy@gmail.com. Słuchajcie, a jak to zrobić? Jak ja to robię? Dlaczego one słabo świecą? No to w dalszej części. Later. Mamy zdjęty klosz. Tutaj jeszcze sobie sprawdzimy, jak to działa. Widzicie, ta górna część jest brązowa. W ogóle światłowód jest żółty, a nie biały, ale w górnej części to już prawie nie świeci. Jest bursztynowy. A zaraz Wam pokażę dlaczego. I tu jesteśmy już krok dalej. Teraz, o, ten światłowód jest w całości, to jest jeden element, to nie ma górnego, dolnego, tylko to jest jeden odlew, to jest jedna całość. Teraz zobaczcie, co tutaj jest na końcu. Jest spalone, widzicie to? Przytopione, spalone, po prostu pod wpływem temperatury tego modułu LED, który tam jest. Sam światłowód, który jest zrobiony z plastiku, po prostu się topi, zmienia swoją barwę, pali się. Taki stopiony światłowód już nie przepuszcza światła, tłumi je, tak jakbyśmy ciemne okulary założyli. W związku z tym ta barwa światła jest na początku zmieniona na żółtą, później taka mocno bursztynowa, brązowa, aż w końcu przestaje całkowicie przepuszczać światło i świecić. Mało. Cześć. Słuchajcie, mam dla Was nowe, oryginalne światłowody do Toyoty Avensis. To, co się wypala, to, co tak nie świeci. Słuchajcie, 350 zł. Widzicie, są nowe, niewypalone. One są montowane w bardzo prosty sposób, bo tutaj jest przykręcany na górze w dwóch miejscach i jeden na dole. Jeżeli ktoś ma taką duszę, ma majsterkowicza albo jesteś mechanikiem, sam potrafisz rozkleić, skleić lampę, no to jest dla ciebie. Bo za 350 zł będziesz mógł sobie naprawić lampę do Toyoty Avensis. 350 zł, nowe światłowody. To jest cena na jedną lampę. Zamówienia e-mailowo na motolampy@gmail.com. motolampy@gmail.com. Słuchajcie, a jak to zrobić? Jak ja to robię? Dlaczego one słabo świecą? No to w dalszej części.